Chrystus zmartwychwstał. Bracie i siostro, ty, który tu jesteś od lat, jeśli jesteś tu pierwszy raz, witam każdego jeszcze raz, który jest gościem. Ale to nie chodzi o to, że gość to jest ktoś gorszy niż domownik. W regule świętego Benedykta gość to jest znak przychodzący, to jest Chrystus, który przychodzi. A więc razem z całą wspólnotą, ze szkołą ewangelizacji witam każdego Chrystusa, który przyszedł na tą Eucharystię. I tak się czuj. Jesteś Chrystusem, który przyszedł do tych, którzy tworzą tą wspólnotę, nie tylko tu u świętego Pawła, ale wszyscy razem jako wspólnota Secim jesteśmy tymi, którzy są w tym domu. A ty postanowiłeś, postanowiłaś ten dom odwiedzić. Czuj się więc częścią tego domu. Ty, bracie i siostro, który niesiesz swój krzyż czasem trudnej codzienności, zwłaszcza kiedy w domu jest jakaś choroba, czasem trudy właśnie związane z niepełnosprawnością. Witam też ciebie, który z tego grona osób, które chcą rozpocząć dzisiaj domową szkołę wiary. Jak również każdego, który nas ogląda, łączy się przez internet. Drogie dzieci i drodzy dorośli, drodzy młodzi, to o wszystkich, prawda? Zdrowi i chorzy, smutni i radośni, wierzący, ale też sercem pasterskim ogarniam tych z was, którzy o sobie mogliby powiedzieć, nie wierzę w sumie. Mamy dziś niedzielę dobrego pasterza. W tradycji łacińskiej, łacińskiego kościoła, czwarta niedziela wielkanocna to niedziela, gdzie czytamy fragmenty Ewangelii o pasterzu, o dobrym pasterzu. Zmartwychwstały ukazuje nam siebie dziś właśnie jako pasterz. Modląc się też nad tym słowem, rozważając je, pytałem Boga, co chce nam powiedzieć, jaki klucz przyjąć, żeby to słowo tak wielowątkowe jakoś przyjąć. Napisałem sobie tytuł Życie, tak czy nie, czyli wiara na 100 albo na 0%. I pod klucze do tego, żebyśmy owo życie odkryli, to są trzy pytania. Co to jest życie i kiedy ono jest? Jaką przyjąć postawę wobec życia, to po drugie. A po trzecie, co więc zrobić od dziś? Czym jest życie? Życie to jest Bóg, który daje nam siebie, daje siebie tobie. Bóg ciebie stworzył i ciebie zbawił. A Pan Jezus mówi dziś, że jest dobrym pasterzem. On zna swoje owce. On wie, co jest w tobie. Nikt tak nie wie, jak On. To Pan Jezus chce zrobić wszystko jako ten, który jest posłany przez Ojca, abyś miał życie wieczne. I nie o to chodzi, żebyśmy teraz patrzyli, no tak, niesiemy krzyż, bywa nam ciężko, a kiedyś nam będzie lżej. To nie o takie chodzi myślenie, ale o to, że Bóg naprawdę jest tym, który nas kocha, jest tym, który nas zna, jest tym, który jest z nami tu na ziemi i na wieki chce być z nami w niebie. Piękne są słowa papieża Franciszka. Kiedy mówimy o tym życiu, ja nic nie chcę mówić. Chcę, żeby mówił Franciszek. Piękny jest jego tekst, jakże wzruszający. Christus vivit, najnowsza adhortacja apostolska, skierowana do młodych i całego Kościoła. A tam jest wszystko to, co przeżywamy tutaj na naszych mszach świętych,
na naszych kursach, spotkaniach modlitewnych. To jest głos ewangelizatora. Niech więc Franciszek przemówi. Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą zasadę. Bóg cię kocha. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę ci to przypomnieć. Bóg cię kocha. Nigdy w to nie wątp. Niezależnie od tego, co ci się przytrafia w życiu, w każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany. Jak bardzo są potrzebne te słowa, zwłaszcza kiedy coś się wali w naszym życiu, kiedy jesteśmy utrudzeni różnymi sytuacjami, tymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, kiedy przychodzi jakiś czas jakiejś ciemności, kiedy przeżywa twoja rodzina jakieś dramaty. Papież dalej mówi, dla Niego, dla Boga jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący. Dlatego poświęca ci uwagę i pamięta o tobie z miłością. Nie chcę wyliczać twoich błędów, ale w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś również z twoich upadków. To głoszą apostołowie, o czym słyszeliśmy dziś w Dziejach Apostolskich. To jest Ewangelia. Bóg cię kocha. Nie domagasz, a On cię kocha. Ale Franciszek dalej dodaje od razu. Druga prawda jest taka, że Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności. Ten Chrystus zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów. Z tą samą mocą całkowitego daru z siebie nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, przylgnij do Niego, daj się zbawić. Ojciec Święty mówi wyraźnie, nie odpowiadamy miłością w pełni na miłość Pana Boga. Upadamy, grzeszymy, ale to Bóg śpieszy nam z pomocą. I tą odpowiedzią jest Jezus. I dalej dodaje w 121 numerze Adhortacji Christus Vivit. Jego przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić. Musimy je tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością. Nie jesteś zbawiony z uczynków, ale z miłosierdzia Bożego, z łaski darmo danej. A więc uwierz w Jezusa. Franciszek pisze do ciebie. Jest jednak trzecia prawda. On, Jezus, żyje. Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił 2000 lat temu. Ale On żyje, On jest, On zmartwychwstał. Powiedz więc do osoby obok ciebie, zgodnie z tym, co mówi papież, że musimy sobie wciąż to przypominać, popatrz głęboko w oczy tej osobie obok ciebie, za tobą, przed tobą i powiedz, Chrystus zmartwychwstał, On żyje. I bracia i siostry, to o czym mówi papież Franciszek, to jest Ewangelia. To jest dobra nowina. Nie jak my mamy zachowywać się, nie cała doktryna katolicka, moralność, to też jest ważne, ale pierwsze to jest to. Na nic jest doktryna i moralność, jak nie ma tego pierwszego. To jest tak zwany kerygmat, czyli podstawowe głoszenie. Coś, co jest jądrem Ewangelii, coś, czego jeśli tego nie ma, to cały dom się rozwali. To jest fundament.
jesteś kochany przez Boga i jesteś zbawiony przez Jezusa i przestań kupować i załatwiać sobie zbawienie, tylko zacznij je przyjmować. Mnie porusza to słowo Franciszka, jak mówi, pozwól, daj się zbawić. No daj się zbawić. To rodzi pytanie, jestem za czy przeciw życiu? Słowo Boże pokazuje nam dzisiaj ta historia dziejów apostolskich oraz z Apokalipsy, ta wizja orszaku ludzi, którzy zwyciężyli, różne postawy wobec orędzia dobrego pasterza. Ta najlepsza, oczekiwana przez Boga, to jest postawa przyjęcia życia, czyli przyjęcia Jezusa. Chcesz żyć? Przyjmij Ewangelię. Uwierz w Ewangelię. Dla niektórych to, o czym powiedział papież i to, co jest tą podstawą wiary, to jest tak proste, że to banalne prawie. A to jest, Ewangelia jest prosta. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale co? Ale miał życie wieczne. Co? Apostołowie to głoszą. Paweł musiał to przyjąć, negując wcześniejsze swoje życie. Jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, apostołowie, mimo tego, że są prześladowani, mają wesele i radość w Duchu Świętym. I bracie, siostro, takim sprawdzianem też tego, na ile przyjmujemy Jezusa, to nie jest nasz uśmiech na twarzy wiecznie istniejący, tak? Bo może ktoś ma taki wyraz twarzy. Może ma jakiś tutaj, coś go tak chwyciło, nie? To nie o to coś takiego chodzi. Bo czasem bywamy smutni, czasem bywamy wkurzeni. I to są normalne reakcje. Ale ktoś, kto spotkał Jezusa, nie będzie starym. Stary to nie jest ten, który urodzony powyżej tam któregoś roku. Stary to jest ten, który jest sfrustrowany. Więc mamy i 18-latków tak starych, że nie idzie z nimi ani porozmawiać, bo są tak sfrustrowani. Ale kto przyjmuje Jezusa, kto przyjmuje tą nowość, to pojawia się w jego życiu radość, to pojawia się w jego życiu nadzieja i myślę, że wielu z was, a szczególnie myślę teraz o osobach, które mają właśnie czy dziecko z niepełnosprawnością, czy jakąś chorobę, która szczególnie jakoś utrudnia takie, byśmy powiedzieli, życie, jak mają inni ludzie. To szczególnie wy moglibyście tu świadczyć o tym, że nadzieja płynie z Jezusa. Że można być człowiekiem pokoju, nawet mając wielki krzyż w domu. Ten, kto spotkał Jezusa, odkrywa również Jego miłosierdzie. Ale drodzy moi, są również złe odpowiedzi na to pytanie, czy chcesz żyć. I to też jest dzisiaj w Słowie. I w świetle tego Słowa patrzymy też na rzeczywistość, która jest naszą rzeczywistością. Oto mamy najpierw Żydów zamkniętych w religijności. Nie, to co jest postawą Żydów, którzy prześladują Pawła i innych apostołów, to jest również o nas. Dziś też jest wielu takich zamkniętych na Ewangelię, ale skoncentrowanych na zewnętrznej religijności. Ta tendencja dzisiaj jest. Ludzi, dla których ważniejsza jest tradycja i praktyki religijne niż pochylenie się nad biednym człowiekiem, nad człowiekiem, który może sobie zepsuł życie. To wszyscy faryzeusze, którzy potrafią odmawiać 10 różańców dziennie, ale z pogardą patrzą na prostytutkę, na ludzi, którym się rozwaliło małżeństwo, na ludzi, którzy mają różne nałogi albo leży gdzieś tam pijany. To jest ta postawa. I nie mówię o akceptacji zła, tylko o postawie człowieka. Łatwo jest odmawiać kolejną modlitwę, litanie, psalm, różaniec, koronki, a trudniej jest zobaczyć chorego, upapranego grzechem,
człowieka o powalonym życiu i popatrzeć na niego z miłością. Nie brakuje i w gronie księży, i w gronie świeckich katolików ludzi tęsknących za zewnętrzną siłą Kościoła. Ludzie, którzy sprzeciwiają się papieżowi, nawet jeśli są biskupami. Bo poszedł nie na Lateran, tylko poszedł do więzienia i umył nogi więźniom. Bo nie ubierze najlepszych szat, tylko umywa nogi imigrantom. Jak tak może? Tradycję nam niszczy. A oto Franciszek nam cały czas mówi o tym, żeby żyć, żeby odkryć Pana Jezusa i żeby odkryć miłosierdzie, które jest imieniem Boga. Ale łatwiej jest wciąż chwytać się modlitw nie do odparcia. Lepiej jest zdobywać zasługi, ale tylko te na kolanach, żeby się nie ubrudzić, żeby nie trzeba było zakasać rękawów. Jak ewangelizowaliśmy w październiku na placu Chrobrego, przychodzili, zespół śpiewał, ja tam też byłem na dole, przychodzili bezdomni. Jezus mi kazał tych bezdomnych przytulać. To był ważny moment w moim życiu. Się brzydzisz człowiekiem, nie? Bo śmierdzi, bo czuć alkohol. A czy się czymś nie zarażę? No też miałem takie obawy. Ale sobie pomyślałem o Jezusie, który przychodzi i ja mam być miłosierny, bo On jest miłosierny. I to był moment, w którym potrafiłem z miłością popatrzeć na tych, którzy źle żyją, ale oni już nie potrafią inaczej żyć. Są religijni ludzie, którym brakuje życia, niezdolni do ewangelizacji, zamknięci tylko w obrzędowości, w prawie, w zasadach. Ale co mają powiedzieć tacy ludzie Tobie? Tobie? Wam wszystkim, którzy macie chorobę albo dziecko z niepełnosprawnością? Co tacy ludzie Wam powiedzą? Pomodlę się za Ciebie. A w sercu dobrze, że mnie to nie spotkało. Można być codziennie w kościele i nie przyjmować Ewangelii. I to są właśnie ci Żydzi z dzisiejszych dziejów apostolskich. Ale postawą, którą też ludzie odrzucają Ewangelię, to jest życie bez łaski Bożej. Jednoznacznie sprzeciwiają się życiu, bo tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga, tam w centrum staje człowiek i jego namiętności. Pojawia się destrukcja życia. Coraz głośniejszy jest sprzeciw w świecie wobec Ewangelii. Coraz bardziej na naszych oczach promuje się niemoralność i grzech. I próbuje się to wszystko wytłumaczyć. Przecież są prawa człowieka. Tak, są prawa człowieka. Na przykład prawo, żeby dziecko miało mamę i tatę. Widzimy, jak na naszych oczach dzisiaj, nie możemy tego stracić z przedoczu, zarzuca się nam, chrześcijanom, postawy, że dyskryminujemy innych. Bo mówimy, żeby osoby homoseksualne żyły w czystości? To jest dyskryminacja? Ale może często katolicy za bardzo są agresywni. Bo im mocniej powiesz, tym bardziej dowalisz, tak? To jest nieewangeliczne. Nie masz prawa. Nie masz prawa osądzić człowieka.
Nie masz prawa z pogardą popatrzeć na osoby ze środowisk homoseksualnych albo jakichś innych mniejszości. Nie masz prawa popatrzeć z pogardą. Masz prawo i obowiązek patrzeć z miłością, ale nie zgadzając się na grzech. To jest ta drobna, a jednak istotna różnica. Jak bardzo dziś atakuje się wierzących. Czy naprawdę już obraz Matki Bożej Częstochowskiej ma stać się symbolem walki o świat? A co będzie następne? Jezus w jakichś tęczowych kolorach? A czy to nie jest kpina, kiedy nawet polityk potrafi powiedzieć, że przecież homoseksualiści domagają, powinni mieć duszpasterstwo i Matka Boża by była dobrym duszpasterzem? Chyba ktoś nie doczytał, że nawet są dokumenty Stolicy Apostolskiej o duszpasterstwie osób homoseksualnych. Tylko to nie oznacza, że my mówimy, może żyć w nieczystości. Potrzeba? Proszę bardzo, zrobimy takie duszpasterstwo. Nawet przy secim. Tylko będziemy mówić jasno. Bóg cię kocha, ale nie podejmuj grzesznych czynów. Bo to jest Ewangelia, bo to jest życie. Iluzja nowego świata bez Boga. Odrzucają również Ewangelię księża, którzy są bandytami w sutannach. Oglądałem ten film. Aż mi jest ciężko dziś stawać przed wami i odprawiać mszę świętą. Nie dlatego, że mam coś na sumieniu, ale dlatego, że staję jako ksiądz. I ci, którzy mieli głosić dobrą nowinę, ewangelizować, tak jak my to robimy tutaj we wspólnocie, to sięgają po dziecko, żeby zaspokoić swoje żądze. Jestem tym tak wstrząśnięty. A jednocześnie jasno chcę powiedzieć tak. Tacy kapłani, ale tak samo tacy wujkowie, dziadkowie i tak dalej, to są przestępcy. Oni nie reprezentują życiem Jezusa Chrystusa. Oni upokarzają Jezusa. Winni są dramatów i niewiary wielu ludzi. I Pan Bóg patrzy na serce. I wierzę, że w niebie będą nawet i ci, którzy może już do kościoła nie chodzą, a może dzisiaj kościół zwalczają. Dlatego, że kiedy mieli kilka czy kilkanaście lat, kapłańska łapa zrobiła im krzywdę. To jest oburzające. Módlmy się dziś w modlitwie o uzdrowienie za te wszystkie dramaty tych ludzi. I to nie jest ważne, ile ich było. To są ludzie o złamanym życiu. Jezus posłał księży. A ci zamiast mówić Ewangelię, robili zbrodnie. Wybaczmy oprawcom i módlmy się, żeby Bóg oczyścił Kościół. Papież powiedział, że może musi przyjść takie tchnienie Ducha Świętego, że rozwali to, co jest. I zacznie się budować coś nowego. Jest również nasze codzienne odrzucanie. Grzech, byle jakość wiary, byle jakość modlitwy. A co na to wszystko? Zwiążmy to. Co robić od dziś? Niech przemówi Franciszek. Jeśli potrafisz docenić sercem piękno tej nowiny, dobrej nowiny, i pozwolisz, by Pan cię spotkał,
jeśli pozwolisz je kochać i zbawić przez niego. Jeśli nawiążesz z nim przyjaźń i zaczniesz rozmawiać z żywym Chrystusem o konkretnych sprawach twojego życia, to będzie wspaniałe doświadczenie. Będzie to doświadczenie podstawowe, które będzie wspierało twoje życie chrześcijańskie. To jest również doświadczenie, które możesz przekazać innym ludziom młodym. Zaproś Jezusa dzisiaj. Zaproś Jezusa w każdy wymiar twojego życia, ducha, domu, pracy, ale także nasza wiara winna się przekładać na wybory społeczne, na konkretne wybory polityczne, zgodne z Ewangelią. To przyjęcie Jezusa przełoży się wreszcie, że nie będziemy się bać miłosierdzia i że nie będziemy bronili w głupi sposób autorytetu Kościoła, tylko będziemy mówić o miłosierdziu, bo to miłosierdzie, które jest imieniem Boga, daje Kościołowi autorytet. Tylko Kościół miłosierny, skruszony, z zakasanymi rękami do ewangelizacji i do miłości wobec potrzebujących ma jakikolwiek autorytet. Kościół, w którym ważniejsze staje się zewnętrzna liturgia, prawo, struktura, nie jest Kościołem, który zmieni ten świat. A Jezus ciebie, mnie, nas razem powołuje: idźcie i czyńcie uczniów. Nie twórzcie tradycje, nie zachowujcie strukturę, idźcie i czyńcie uczniów, a struktura jest druga. Ale to się zaczyna w momencie, kiedy, jak mówi papież, ty zaczynasz i ty przyjmujesz Jezusa. I dzisiaj ciebie wzywam, siebie wzywam, nawróćmy się i powiedzmy Jezusowi: no chcę z tobą być, no nie wychodzi mi, no jest mi ciężko momentami, tak? No głupio robię, tak? No ale nie umiem bez ciebie, to mi pomóż. To jest postawa wiary i tylko tacy ludzie zapalą ten świat. Wiesz, jak Franciszek, święty Franciszek z Asyżu usłyszał: idź, odbuduj mój kościół, zaczął budować mury. Ale Pan Jezus mówi: zaraz, fajnie, że odbudowujesz ten malutki kościółek, ale mi chodzi o coś innego, odbuduj kościół. Co jakiś Franciszek z Asyżu, nie mający jeszcze kasy, łażący byle jak ubrany, bo tak chciał, jak on może odnowić kościół? A co może zrobić jeszcze wcześniej młody, zakonny pustelnik Benedykt? No co oni mogą zrobić? Ale oni odbudowywali Kościół, więc i ty jesteś potrzebny, żeby odbudować Kościół. Co odpowiesz na to wezwanie Pana Jezusa? Lubimy mówić do drugiej osoby, bo się uczymy przez to ewangelizacji. Powiedz więc tak. Wybierz Jezusa i odbuduj Jego Kościół. No śmiało. A teraz pomyśl, do czego cię wzywa Bóg. Dzisiaj. Nie ogólnie, a kiedyś tam. Dzisiaj. Albo lepiej powiedzieć: od dzisiaj. Złóżmy teraz wyznanie świętej wiary naszej.